Witajcie. Dzisiaj kilka słów o kładzie, który dość mocno namieszał na rynku kładowym w Polsce. Stealth Gepard 850 Pro. Jest to ogromny kład o bardzo dużym prześwicie. Wydaje się bardzo solidnie wykonany. Spokojnie możecie zabierać takiego gada w teren. Dodatkowo w cenie otrzymujecie drugą wyniesioną chłodnicę, bampery przód i tył i jeszcze dodatkowo osłonę podwozia. Słuchajcie, nowy kład, nowe możliwości, nowe przygody. Przejechałam nim dopiero kilka kilometrów, ale to co mogę Wam powiedzieć, to że jeździ się naprawdę komfortowo. Zawieszenie pracuje miękko, jest duża moc. Okej, siedzi się trochę wysoko, ale myślę, że tylko kwestia przyzwyczajenia. Jak dla mnie kierownica jest bardzo poręczna. Wkurzają mnie trochę te handbary. Myślę, że trzeba będzie temu jakoś zaradzić. Mam już pomysł. To, co bardzo mi się podoba w tym kładzie, to wspomaganie, które przy 55 km na godzinę lekko się wygasza. Dzięki temu mamy lepsze panowanie nad pojazdem, lepiej się go prowadzi przy dużych prędkościach, oczywiście po odblokowaniu. Po lewej stronie kierownicy znajdziecie hamulec tylny, włącznik zapłonu, zmianę świateł, zmijania na drogowe, odcięcie zapłonu, klakson, światła awaryjne, kierunkowskazy i obsługa wyciągarki. Po prawej stronie hamulec przedni, konsolę do zmiany napędów i przepustnica. By zahamować wszystkimi kołami naraz, wciskamy dźwignię znajdującą się po prawej stronie. Wyświetlacz w stealthie jest koloru zielonego, jest duży, czytelny. Bez problemu można odczytać na nim wszystkie informacje podczas jazdy. Światła mijania, które naprawdę bardzo dobrze dają w nocy, włączamy po przekręceniu kluczyka do końca. Faktem jest, że skrzynia biegów w stealthie chodzi trochę ciężej niż na przykład w mojej CF Moto 850, ale bez przesady. Przy odpowiedniej regulacji naprawdę rzucenie biegu nie stanowi żadnego problemu. Nie trzeba dużej siły, nie trzeba tym kładem szarpać. Jeśli jesteście ciekawi, jak rozbiera się tego kłada, co kryje się pod tymi plastikami, oglądajcie moje odcinki na bieżąco. Mi pozostaje przejechać jeszcze 200 km do pierwszej wymiany oleju. Ruszam wtedy na żwirownię, na rozlewiska, żeby zobaczyć faktyczne możliwości tego pojazdu. Do zobaczenia! Jak widzicie, małemu kotkowi spodobał się duży drapieżnik. Uwielbia na nim przesiadywać. Może pojedziemy razem w teren, co? Chcesz?